Co to w dupę jest? Ty, jak ty to znalazłeś? Ej, to jest realny człowiek? W sensie, oczywiście bez obrazy dla każdego człowieka na planecie Ziemia. Ale co tu się dzieje? To wygląda jak filtr. Ale to jest chyba prawdziwe. Zobaczcie, tu wygląda jakby... Jak tak. No moce, moce. Porównanie... Od najmniejszej do największej rzeczy w God of War. Obejrzmy. To jest głowa Mimira, okej. 45 cm. Baldur 1,80 m, a Kratos ile ma? 2 metry. 1,98 m. O kurde. Czaj, co? Skurczył się ze starości? Ty w ogóle, ja tak się zastanawiam nad tym, jak się ta historia potoczyła w God of War. Bo była starożytność, w której był Kratos i potem on przycichł aż do czasów bogów skandynawskich, czyli ile już lat musiało minąć? Ile Kratos ma na karku lat? 1000 lat ma? Ile on w dupę ma lat? Ja pierdziel. Mocne gówno. Sparta o swoim dzieciństwie. Ale wyobraź sobie serio. Na Ja ci dzieciństwie. może to powiem, żebyś sobie łatwiej wyobraził. Wyobraź sobie to. Jesteś w pełnej zbroi płytowej, masz taki hełm na głowie, wielką tarczę i miecz w ręku. Stoisz Piękne z dzieciństwo. kolegami, których znasz od małego. Stoicie Miałem wtedy wzdłuż ledwo linii 600 i lat. to śpiewacie. I naprzeciwko was są krzyżacy, Niemcy. I wy to śpiewacie, żeby sobie dodać otuchy. I zaraz ich rozpieprzycie wszystkich pod grunwald. No, piękne, piękne. Przeniósłbym się w czasie tylko po to. To w dupę jest. Brat wyzywa cię przy rodzicach i się orientujesz, że to niestosowny pocisk. Ładuję cię jak stary, matkę, znaczy się... Fajne, fajne. Przepytaliśmy licealistów przed powrotem do szkoły. Dobra. Czas obejrzeć. A z czego się składa woda? Z tlenu, bo jest O? No Z z czego wody. jeszcze? Z tlenu, z powietrza i z wody. No i git, wiedziałem. Ile wynosi kąt trójkąta, jeśli pozostałe dwa kąty mają po 60 stopni? 60, 60. S. Dlaczego? Bo musi łącznie mieć 180. 180 stopni. Tak jest. Dobra, rozpieprzona ta matura. Super. Stopni. Jaki to pierwiastek? Symbol C. Węgiel. Węgiel. Węgiel, bardzo dobrze. Z tablicy Mendelejewa. Nie wiem, co to są pierwiastki. Lecimy, ostro, pierwiastki jak ostro. Na przykład tlen. Jakie państwa sąsiadujące z Polską mają bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego? Dobra, mamy mapkę, to jest łatwiej. Niemcy. A tu Rosja się liczy? Litwa? Rosja? To się liczy jako Rosja? No to tak, Niemcy i Litwa. Jeszcze jeden. Rosja. Tak. A dobra, Litwa. Zastanawiam się, czy Niemcy mają. Kto napisał Solaris Lema? Lem. Tak jest. A jaki on był narodowości? Chcę pytać. Polak. Polakiem. Tak, bardzo ładnie. Kto napisał Solaris Lema? Nie znam tego. Nie znam. Naprawdę. Ale on specjalnie to mówi tak, żebyś nie skapnąć. Nie mam pojęcia. Na poważnie ci mówię, to jest bajter. Kto napisał Solaris Lema? To brzmi jak jakaś nazwa. Solaris Lema, jak jakieś zaklęcie z Harry'ego Pottera. On specjalnie to tak mówi. Co jest cięższe? Metr sześcienny wody czy metr O sześcienny nie, złota? to najstarsze pytanie Wydaje mi się, świata. To że złota wszyscy będzie muszą... większa gęstość. Oj tak. CO?! O kurde. Wpieprzyłbym się. Dobra, matura oblana. Pieprzyć tą maturę. Ale po co mi matura, jak ja w maku planuję robić do końca życia? Pieprzyć maturę, tak? Pieprzyć system edukacji. Metr. A co to są freski? Dzięki, Pat. Fresk? To są takie rzeźby na ścianie? Czy jak ktoś... Co to jest w dupę fresk? Nie wiem. No malowidło na ścianie. Na ścianie, tak. Dobra, malowidło, rzeźba. Co za różnica? Rzeźbi się też pędzlem i luj. To jest to samo. Mam wypieprzone na to. To jest jakoś
jakieś coś z wierszem. A, że fraszki miałaś na myśli, tak? Tak. A co to są? No nie pytanie moje, nie chcę, to nie chodziło o pytanie w dupę, co było pierwsze, kura czy jajko. Chłopie, pan, co ty pieprzysz? Ty, ja się o to pytałem. Wy, ty je kumasz w ogóle, nic nie rozumiesz. Gdzie znajduje się opłucna, Janku? Opłucna? No. Dobra, nie, to jest podchwytliwe na pewno. Nie, na pewno nie chodzi o płuca. Coś tu innego jest. W stopach. Płucach. Wokoło płuc, ale tak. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gdzie znajduje się opłucna? Brzmi jak gdzieś w górach. W Polsce. A w jakim rejonie? Gdzieś koło Śląska? Jan, S. Kurde, no! Możesz nie pisać na ekranie? Dobrze. Srebro? Kto chodzi do synagogi? Żydzi! Żydzi. Tak jest. Prawosławni? Nie. Muzułmanie, tak? Nie. Też nie? A kim z pochodzenia był Jezus? Żydem? Wiem. Widzowie, Żydem był czy nie? No od jezuitów pochodził, no. A no tak, ksiądz podpowiada. Jaki, co? No Jezus był ten, no katolicyzm. On się urodził w jakiej rodzinie? Prawosławnej? Patologicznej. Nie, dobra, nie. Widzowie, przesadziłem, leci perm. Kim był Jan Sebastian Bach? Muzyk. Nie, muzyk? Był kompozytorem niemieckim. Tak jest, bardzo dobrze. To wystarczy, muzyk to tak jakbym powiedział, wokalista też by się zaliczyło. Czemu? Bo to jest jakby w obrębie. Więc możesz odpowiedzieć cokolwiek. Nuciarz na przykład. Nuciarz też się liczy. Zgadujesz jakimś pisarzem? I co napisał? Pewnie książkę. Strzelam, że poetą. Zamiast 1 na 20 na ułamek 10. 5% Tupę. 5 i luj. 1 na 20 jest to inaczej 500. Tak jest? No dobrze powiedziałem. 5 i luj. No dobrze, wiecie o co mi chodziło. N? Azot. Nie wiem. N od azotu? Dobra, rozpieprzone. Jest najwięcej w powietrzu. Dwutlenek węgla? Nie. Jak się mówi poprawnie? Irak czy Iran? Są to dwa różne kraje. Tak jest. Podpowiadają nam. I to już wszystko w tym... No co tak mało? Ale ja nic nie wiem o religii, co tu powiedz mamy? Powiedz mi, kto to jest. Benedykt. Jan. Nie, wiesz co to jest? Ja go widziałem na miniaturce Illuminati. To jest chyba Illuminata jakiś. Franciszek? A kto to jest to? Jan Paweł II. Jakich zwierząt Mojżesz nie wziął na arkę? Jakich? Tu po jakich? Orków? Witam, poszukuję śmiałka potrafiącego tworzyć metyloamfetaminę w warunkach domowych. Proszę o kontakt w wiadomości prywatnej, uśmiechnięta buźka. Co ty piszesz w ogóle, chłopie? Co to jest? Dobra. Ja pierdzielę. Dałem się złapać jak śmieć. A ja już mówiłem o orkach. Dobrze, nie dałem się nawet. Komary. Kumary, tak, no. Serio nie wziął wieloryba? Ale on ich bejtuje. A ci powiem, że Mojżesz nikogo nie zabrał na arkę, żadnego zwierzęcia. No niemożliwe, przecież to zabrał. Których nie było sensu. A ja w ogóle powstał film Noe z Russellem Crowe. Oglądaliście ten film? Bo ja widziałem, to wygląda trochę jak taki film Marvela, trailer. Mimo, że jest w dupą postaci z Biblii, czy coś takiego. Trochę z dupy, muszę obejrzeć. Bardziej... Co to jest? Prawosławny? Krzyż prawosławny. A, tak jest. Nie wiedziałem, kurde, nie znam to jest tego. Żydowski krzyż? Nie. Zielonoświątkowy. Ale co to jest? Pan Włodzimierz Biały ma 50 lat, choruje na raka płuc. Jest ojcem dwójki dzieci. Niesamowicie wzruszające. Zobaczcie. Wiecie, że Ojcze Nasz, które w tym momencie napiszesz, pomoże mu? Wystarczy, że napiszesz Ojcze Nasz i to już dużo pomoże. Naprawdę. Wystarczy, że napiszesz Ojcze Nasz. I to już jest duża pomoc. Dzięki tobie dalej będzie mógł robić metę. Jak Polacy znają matematykę i ekonomię? O kurde. To może być ciężkie. Kto ustala cenę akcji? Barynek. Ktoś to może ustalić odgórnie? Jak sądzisz, kto mógłby ustalać? Papież. Cześć, z tej strony Piotr. 5 dolarów to ile złotych? Zakładałem, że dolar stoi 4,5. Czyli mamy... No to jest mnożenie zwykłe, dobra. 22,5? Tak jest. Okay. Czy wiesz co to hossa? Hossa.
miejsca. Dobra, wzrost tak, taki. Jest wzrost na przykład na giełdzie czy coś w stylu, że tak. Rosną. Dobra, akcje. Widzowie, to jest easy generalnie, bo ja jestem potężnym mózgiem. Jakieś. Dla mnie to jest easy. To takieś w kościele daje? Hostia. Hostia. To jest. A co to jest w dupę hostia? Hostia. Ty, hostia to jest opłatek? Czym się różni netto od brutto? Na rękę i nie. No dobra, proste. Ja tłumaczę tak, jakbym tłumaczył prostemu człowiekowi, bo sam jestem prosty. Tak, tak. Poza tym sklep netto oszukuje, bo nie są tam ceny niższe, a się tak nazywa. O, zdenerwowali mnie. To mamy bez podatku, a brutto już z naliczonym podatkiem. Tak jest. Nie, brutto to chyba do ręki, a netto to tak bez tego podatku. Ale brunek. A co to jest akcyza? Dobra, ty, ale akcyza nie jest tylko na alkohol. To jest taki podatek na jakie dobre, jakieś lepsze? Jak to się nazywa w dupę? Bo też jest na samochód, na papierosy. Nie, czekaj, akcyza to jest chyba na samochód z zagranicy, tak? Tak już popieprzyli z tym wszystkim. Akcyza to jest specjalny podatek, który jest nakładany na produkty takie jak alkohol, wyroby tytoniowe. Tak, ale czemu? A jak ci powiem parę produktów, to może wymyślisz. A ile procent akcyzy jest na alkoholu nałożone? 99? Same papierosy mają. Słyszałem, widz o mnie pisał na Instagramie, gdzie zawsze odpisuję widzom, dlatego warto dać followa. Od jutra pierwsze nagie zdjęcie wstawiam. I widz do mnie napisał. I widz do mnie napisał, że wychodzi Cyberpunk DLC. A przynajmniej są jakieś plotki. Może zagramy jak wyjdzie. Mi ci nie odpisałem gazet? Dobra, wyszło na ja w gazet, że mnie próbowałeś skałować o Bitcoina. Dobra, masz tu perma, zaro. No a gazet do mnie tak. Hello my Russian friend, send me $1000 fast, I will back up you 2000. I need fast Bitcoin. Czy wiesz może kto ustala cenę akcji na giełdzie? Rynek, to jest samoregulujące się miejsce. Tak jest, bardzo dobrze, super, że to wiesz. Niewidzialna ręka. No, producent. Tak powinna być odpowiedź. $100? 100 euro? Czy jednego bitcoina? Jednego bitcoina, jest warte jakieś 29 300 teraz. Ona nie ogarnia matematyki, a wie ile bitcoin chodzi. Rewelacja. Coś tam wiem. Okej. To sądzisz, że warto? 100 euro. Ale mi się, dla mnie... Coś tam wie. I bierze 100 euro, no nieźle. Mi się wydaje, że bardziej wypłacę. Co to jest VAT? Podatek. Do czego się go dodaje? Towaru i usług. Do każdego produktu w sprzedaży. I usług. Dobra, ale tak naprawdę, już bez tych ceregieli zapieprzonych. Co to jest VAT? Wróg Polski. Co to jest ZUS? Wróg Polski. Co jest podatek dochodowy? Wróg Polski. Zapamiętaj te trzy proste zasady, a osiągniesz dupę życiową nirwanę. I tyle. Czy wiesz, co to jest Lendon.pl? Chyba taka stronka, na której można pożyczyć pieniądze. Na pewno wiedział. Co to jest Lelon Palelon, ty? Piosenka Rafoniksa, no co to jest? A2O. Ale to wszystkie. Ty, a to z lektorem polskim? Ja to oglądałem chyba w gimnazjum, ta bajka leciała na Jetix. Ale to nie jest po polsku chyba. To jest na faktach? Ta, no, no. To jak do Odry weszły trzy baby. To się wydarzyło coś takiego. No i gdzie ona płynie? Tylko zobaczy, czy jest dubbing. Powiesz coś? Świetnie. Poprawiłam rekord o 0,2. Emma, jesteś mocny naprawdę dubbing. Świetna. Jutro pójdzie mi jeszcze lepiej. O, jopie! Jaki dubbing? Gotowa na zawody. Rewelacja. To jakieś dzieci robiły, tak o? Nagrywały takie dziewczynki ten dubbing same? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!